Zeszło już trochę ciśnienie? Nie. Cały czas jeszcze budzą w tobie te emocje z meczu? Jeszcze jest fantastycznie. Mecz był super. W pewnym momencie poczułam się naprawdę, jakbym grała w domu. Ty miałaś kilka naprawdę znakomitych interwencji w tym meczu i dołożyłaś swoją cogiełkę do tego dzisiejszego zwycięstwa. Bardzo się cieszę, bo że mogłam dołożyć, że los mi na to pozwolił i że wygrałyśmy. Cieszę się strasznie. To był bardzo ważny mecz dla nas. To była taka wojna, bo to był mecz o wszystko. Musiałyśmy wygrać, bo jak nie, byśmy jechały do domu. I strasznie się cieszę, że był ktoś, kto w nas wierzył jeszcze. Pomalowałam specjalnie paznokcie na czerwono, bo czerwony to kolor zwycięstwa. Także przyniosło szczęście. Nie macie litości dla polskich kibiców, bo do ostatniego meczu trzymaliście ich w napięciu. W drugiej połowie zmiana wyniku, w pewnym momencie Rosjanki wychodzą na prowadzenie. Nie było takiego momentu zwątpienia? Nie, oczywiście nie. Jesteśmy sportowcami, wierzymy przez cały czas i właśnie ta wiara czyni cuda. Strasznie się cieszę i pozdrawiam wszystkich kibiców, którzy w nas wierzyli, kibicowali nam i są cały czas z nami. No i mąż na pewno będzie dumny. Na pewno.